Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za 30 października 2022 roku. A w tym raporcie będzie o udanej ofensywie ukraińskiej na północy, która była utrzymywana w dość dużej tajemnicy, o dziwnej ofensywie w chersońskim, może udanej, może nie, rzecz dyskusyjna, o tym też opowiem. No i oczywiście o zaskakującym ataku na Radę w Sewastopolu i na okręty marynarki rosyjskiej, które tam się znajdowały. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia odcinka, mała autoreklama, a mianowicie dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy kupili książkę Spokojnie o wojnie. Podobno książka znika w bardzo, bardzo dużym tempie i z Empików, i z innych sklepów. Książkę możecie kupić na wolski.alt.pl. Natomiast bardzo dziękuję osobom, które ją nabyły, oczywiście tak jak wspomniałem. I chciałbym nadmienić, że do pierwszych 8000 osób, które dostały książki z tymi moimi parawkami, trafi bardzo fajny rozdział, bardzo merytoryczny rozdział, który pierwotnie wycofałem z wersji ostatecznej, bo za wcześnie jeszcze było, jak pisałem książkę w czerwcu, lipcu. Obecnie ten rozdział jest poprawiony, uzupełniony, dostaniecie, jeszcze zobaczymy po złamaniu ile, ale to będzie między 40 a 50 stron fajnego, merytorycznego tekstu o tym, dlaczego Rosja na początku przegrała, dlaczego Ukraina wygrała, jakie były różnice w trochę taktyce, w trochę sztuce operacyjnej, czy to była ze strony Rosjan wojna, czy też nie. Bardzo, bardzo fajny, merytoryczny, mocny rozdział. Myślę, że z tego, co jest w obiegu jawnym, to będzie jedna z bardziej merytorycznych rzeczy, które będziecie mogli przeczytać, o czym się przekonacie już na samym początku listopada. No i oczywiście, jeżeli Wam się podoba to nagranie, to zachęcam do zalajkowania, zasubskrybowania, przesłania do znajomych, skomentowania na dole, no i możecie wesprzeć kanał w programie Patronite gdzieś tutaj. Po tym paśmie autoreklamy zapraszam do obejrzenia odcinka. Okej, drodzy widzowie, więc rozpoczniemy sobie dla odmiany od Sewastopola. Na razie nie będę opowiadał o ataku, to będzie w drugiej części materiału, natomiast to, co Wam chciałem pokazać, to na zdjęciu z satelity Redę w Sewastopolu. Tu mamy, słuchajcie, port, tu jest pirs, wejście, fal ochrony na wejściu do portu, nie wiem, czy to się pirs nazywa, czy nie fachowo, musiałbym się zapytać marynarzy. 400 metrów przejścia. No i tutaj mniej więcej od wejścia do portu w odległości prawie 3,5 km znajdują się najważniejsze okręty floty. Tu widzicie już nieistniejący okręt, a mianowicie krążownik rakietowy Moskwa, który dostał dwa harpuny. Oficjalnie Neptuny wziął i zatonął na skutek fatalnej pracy ekip przeciwawaryjnych. Widzimy małe okręty rakietowe. No jest tutaj trochę ciekawych zdjęć, są jeszcze zdjęcia oczywiście sprzed wojny. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że ten atak nastąpił prawdopodobnie przy wejściu do portu, ale albo na Redzie, czyli przed jeszcze wpłynięciem do portu częściowo, ale o tym będzie za chwilkę. Dobra, zmienimy widok mapy na taką, która chyba jest bardziej przystępna. I teraz, drodzy widzowie, od czego zaczniemy? Zacznijmy od odcinka południowego, czyli od odcinka chersońskiego. No i tutaj się dzieją pewne ciekawostki, ponieważ rzekomo to, co jest zaznaczone tutaj, widzicie, linią przerywaną, to jest przypuszczenie, tak? Rzekomo Rosjanie cofnęli się w kierunku Chersonia. No mamy potwierdzenie satelitarne, że opuścili lotnisko w Czarnobajewce. Podobno skracają linię, cofają się w stronę Chersonia, ale prawdopodobnie głosy o tym, że Rosjanie wycofują się z Chersonia, są przedwczesne, tak? Bo równie dobrze oni mogą to miasto po prostu przygotowywać do obrony uporczywej i ja w zasadzie te wszystkie głosy, które się ostatnio pojawiały o ewakuacji, to ja odbieram raczej jako przygotowania Rosjan do obrony obszaru zurbanizowanego. No mam nadzieję, że się mylę. Na północy, w Szyriwce, niestety Rosjanie się z niej nie wycofali, umocnili i między kanałami z wodą a Ingulcem niestety jest całkiem sensowna linia obrony ustanowiona. Natomiast bardzo niejednoznaczna i bardzo dziwna sytuacja jest w odcinku północno-wschodnim. I teraz tak. Jak widzicie, tu jest wszystko linią przerywaną, czyli to są wszystko przewidywania, przypuszczenia, tak, a nie to, co jest stuprocentowo obserwowalne. Już mówię, dlaczego tak to zaznaczyłem. Potwornie sprzeczne informacje.
Bez wątpienia Ukraińcy wystartowali na tym odcinku z jakąś formą ofensywy i nie przełamali frontu rosyjskiego. Czyli tak jak mieliśmy na początku miesiąca zjawisko pęknięcia tego frontu rosyjskiego, jak Ukraińcy rzucili duże siły podczas rotacji jednostek rosyjskich, tak tutaj można zauważyć, że no niestety, ale ten front nie pęknął. Natomiast bardzo wiele wskazuje na to, że no Rosjanie musieli się zasadniczo cofnąć. I teraz część źródeł twierdzi, że walki znajdują się już w zasadzie w połowie drogi przed Berysławiem. No co by nam kazało przypuszczać, że Ukraińcy doszli jakieś 20 km od tego miasta. No i mówi się rzekomo, że Rosjanie mocno cofnęli tutaj jednostki, skrócili linię obrony. Wiemy, że na pewno, że Ukraińcy mają zaangażowane 6 brygad, czyli duże siły, tak? 6 brygad, co Ukraińcy mają duże brygady. Pamiętajcie, że 6 brygad to 30 batalionów. Oczywiście one nie wszystkie są na raz w walce, tak? Ale to znaczy, że te siły są tutaj duże, ale Rosjanie też mają spore siły. Więc z tych szczępków, naprawdę szczępków, ponieważ słuchajcie, blokada informacyjna, którą obłożono i północny, i południowy odcinek frontu jest bardzo poważna. I z tych szczępków informacji wynika, że faktycznie Rosjanie się cofnęli, Ukraińcy poszli naprzód, ale to, co widzicie tutaj, to są moje przypuszczenia, tak? To żebyście nie byli zaskoczeni, jak się okaże za 4-5 dni, że już są i atakują Berysław, albo się okaże, że jeszcze trpczą w miejscu, tak? Ponieważ tu naprawdę to jest tak na dwoje babka wróżyła, moim zdaniem, i trochę czuję się nieszczęśliwy, że muszę o tym w taki sposób wspominać, ale z minimum poczucia rzetelności no muszę was uprzedzić, że teoretycznie wygląda to dobrze, ale nie mam takiego ostatecznego potwierdzenia. Odcinek centralny. No i tutaj dalej mamy tą ciszę przed tsunami, o którym wam mówiłem, natomiast ja coraz mniej jestem przekonany, że dojdzie do tego tsunami tutaj, ponieważ no, mamy niedługo 1 listopada. Niedługo zacznie się tam robić pogoda zła, w zasadzie już się stała pogoda zła, błocko, błocko, jeszcze raz błocko, w to wejdą deszcze i no, teren będzie ciężki do działania wojsk pancerno-zmechanizowanych, one będą siłą rzeczy kanalizowane do arterii tylko głównych. Jeżeli jeszcze w ciągu najbliższych 10-15 dni nic się nie wydarzy, to będę raczej obstawiał przy tym, że Ukraińcy postarają się dokończyć to, co mogą jeszcze w Chersońskim i na północy i jednak nie zdecydują się na jakąś większą operację ofensywną. Chociaż kto wie, może zimą, jeżeli będzie takie 20 dni mrozu, ale takiego wiecie, mrozu, żeby naprawdę skuło czarnoziem, to może się okaże, że faktycznie ruszą, tak? I teraz tak, odcinek centralny, mam nadzieję, że mapa jest po aktualizacji, tak, po aktualizacji mojej. Ukraińcy od Bachmutu troszeczkę odepchnęli Rosjan, tak, czyli Rosjanie podeszli pod Bachmut, Ukraińcy ich odepchnęli, słuchajcie, potwornie ciężkie walki. Walki w terenie lekko zurbanizowanym, tu są bardzo porządnie robione linie obronne Ukraińców, non-stop widać zdjęcia z okopów. Oczywiście zdjęcia, Rosjanie wrzucają zdjęcia z okopów, które zdobyli. Widać, że Ukraińcy nie idą w niewolę, tak? Że oni walczą po prostu do ostatniego żołnierza i po prostu giną w tych okopach. No ale bronią, tak? No Bachmut jest obroniony. Ja osobiście szczerze nie widzę, żeby Rosjanie byli w stanie Bachmut zająć. Naprawdę, po prostu nie widzę. A umówmy się, że Bachmut to nie jest główny punkt oporu ukraińskiego i to nie jest główna linia obrony Ukraińców tutaj, tak? Więc ja tu w ogóle nie widzę jakichkolwiek szans Rosjan na powodzenie w tej chwili, tak? Raczej takie działania, które mają wiązać Ukraińców. No i teraz przechodzimy do creme de la creme, czyli odcinek między Kupiańskiem a Kremliną, albo właściwie Rubieżem by nawet powiedział, albo nawet Sewierodonieckim, czyli tutaj. No słuchajcie, mieliśmy taką zaskakującą ciszę informacyjną, wiecie, takie przyczajenie. Nikt nic nie mówił, czyszczone media społecznościowe i to z obu stron. No i okazało się, że Ukraińcy stwierdzili, że no dobrze, Rosjanie zdążyli, no bo niestety zdążyli ustanowić linię obrony na wzgórzach przed Swatowem. I Ukraińcy stwierdzili, że trzeba po prostu tą linię obronną no, w starym stylu zaorać artylerią i pokonać, tak? No i wybrali odcinek przełamania w zasadzie centralnie na zachód od Swatowego. I teraz spróbuję zmienić mapę, tak żeby wam pokazać, na czym polega problem. Tak. Nie wiem, na ile będzie to widoczne na tej mapie, ale jeżeli tu widzicie cieniowania, to zobaczcie, że tu są wzgórza, o których wspominałem. I te wzgórza są oczywiście bardziej, one górują nad schodem mapy, tak? Czyli tu mamy miejscowość Swatową, gdzie jest umieszczona tego całego regionu Borodin 144 Dywizja zmotoryzowana Federacji Rosyjskiej.
jednym odcinku nacierają minimum 3, a prawdopodobnie 4 brygady ukraińskie. I teraz te pasmo wzgórz wzdłuż rzeki, tutaj nie wiem, czy to będzie widoczne, góruje nad wschodnią stroną, czyli jeżeli Ukraińcy wyjdą na te wzgórza, wyjdą nad rzekę, to raz, że tak jak wam wspominałem, mają pole ostrzału na tam 10 do 14 km. A z drugiej strony no Rosjanie, z tego co można zauważyć, umiejscowili linie obrony na wzgórzach. Właściwie były dwie linie obrony. Pierwsza na linii rzeki wcześniej i tą Ukraińcy pokonali. Właściwie może wam to zaznaczę, bo to będzie słabo widoczne. A tak będzie chyba najlepiej. Dobra. Więc słuchajcie, pierwsza linia obrony Rosjan, ona szła tak. Sobie umieścimy jako tak. I to była, słuchajcie, pierwsza linia obrony Rosjan, którą Ukraińcy przez ostatnie półtora tygodnia pokonywali i oni ją finalnie pokonali. Tak, czyli ta linia obrony została po prostu pokonana. I tu była ta cisza. I teraz tak, Rosjanie zdobyli, znaczy, proszę, Ukraińcy w zasadzie zdobyli drogę RP-66. R-66 to jest może? No, dobra. No i drogę... Zmienię już na jakąś taką sensowniejszą mapę. Tak, i na drogę P07, którą też w zasadzie w całości aż do Kupiańska kontrolują. I oto się toczyły bardzo ciężkie walki. Tu skrzyżowanie zostało zajęte, natomiast jak widzieliście z mapy topograficznej, na tej mapie tego nie widać, Rosjanie mają główną, moim zdaniem, linię obrony umiejscowioną na wzgórzach. Teraz tam trwają, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężkie walki, potwornie ciężkie walki nad przełamaniem tego. No i prawda jest taka, że spróbuję wam to zaznaczyć innym kolorkiem. Kolorkiem by wam to zaznaczyć. Takim kolorkiem zaznaczyłem. Jeżeli Ukraińcy zajmą ten obszar zaznaczony na zielono, to jest game over. To Rosjanom się sypie cała linia obrony. Mogą próbować jeszcze to opóźniać Swatowie, ale już jest po zawodach, tak? W związku z powyższym to właśnie w tej chwili próbują zrobić Ukraińcy. Co ciekawe, oni tą drogę kontrolują na dość dużym odcinku, prawie do Kreminy, więc, ale nie rzucają się na południu, tylko koncentrują się na odcinku centralnym, gdzie jest Swatowe, no i to jest w sumie słuszne działanie, bo w razie czego otwierają sobie kierunek na Starobielsk, czyli, znowu będę wam zaznaczał, czyli otwierają sobie kierunek na Starobielsk, czyli tu, mogą w razie czego spróbować dojść do Sewierodoniecka od północy. No, mają dużo, dużo różnych możliwości. Ewidentnie widać, że Ukraińcy przed tymi deszczami, słotami, przed tymi wszystkimi problemami pogodowymi, które są naturalne dla tej pory roku i dla tych obszarów, starają się po prostu zdobyć Swatowe, żeby się przygotować, otworzyć sobie drogę do jakiejś tam operacji, potem ewentualnie zimą. I oto się teraz toczy cała walka, ciężkie, trudne walki, ale na razie Ukraińcy wygrywają. I w zasadzie, jeżeli chodzi o mapę, o jakieś takie sensowne, rzetelne omówienie mapy, to tyle, więc możemy przelecieć parę takich tematów po łebkach i wrócić do Sewastopola. I oczywiście przypominam, że sponsorem odcinka jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, która od ponad 10 lat zajmuje się analizą prawną dokumentów finansowych i pomaga ludziom, którzy są oszukiwani. Fundacja zajmuje się kredytami, ubezpieczeniami, polisolokatami, odszkodowaniami i innymi produktami, z których kiedyś tam korzystaliście, a które mogły zawierać różne klauzule, które były dla was bardzo niekorzystne. No i co robi fundacja? Oczywiście, ponieważ współpracujemy już od kilku miesięcy, mam dla was związaną z tą współpracą promocję. Na hasło Wolski o wojnie analiza waszej umowy jest bezpłatna. Jeżeli ta umowa będzie się kwalifikowała do podjęcia dalszych kroków, to fundacja oferuje renomowane i doświadczone kancelarie za około 50% ich normalnej stawki rynkowej. Tak? Oczywiście nikt nie poprowadzi waszej sprawy za darmo, ale w tym wypadku, jeżeli zrobicie to przez fundację, no to będziecie mieć prowadzenie tej sprawy za 50% normalnej stawki rynkowej. Jeżeli chodzi o sprawy takie jak kredyty we franku i euro, fundacja ma 7 lat doświadczenia, bardzo wysoką skuteczność. No i przede wszystkim warto pamiętać o tym, to jest bardzo, bardzo ważne, że fundacja proponuje przeanalizowanie opłacalności proponowanej ugody, jaką bank wam podsuwa. Fundacja zajmuje się też kredytami w dolarach i euro, zajmuje się kredytami, które zostały również spłacone i podejmuje się analizy różnych nietypowych umów i co ważne, fundacja nie odmówi nam pomocy nawet jak macie tak zwane małe kredyty, tak? Czyli jeżeli dla dużych kancelarii jest to rzecz nieopłacalna, czyli tam kilka
kilka tysięcy złotych czy euro, no to dla fundacji jest zupełnie inny punkt widzenia, ona chce Wam naprawdę pomóc i oczywiście nie za darmo podejmie się tego, tak? Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to też zachęcam do wysyłania swoich umów, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe i samochodowe do fundacji. Analiza umowy jest za darmo na hasło Wolski o wojnie. No jeżeli rośnie Wam rata kredytu, to też warto przekazać swoją umowę do analizy, ponieważ są duże szanse, że fundacja obniży i ustabilizuje Wam ratę kredytu. Serio zachęcam do skorzystania z pomocy fundacji i po tej reklamie zapraszam do obejrzenia odcinka. No to jak wiecie, wczoraj nastąpił atak na Redę w Sewastopolu, natomiast okazuje się, że ten atak był bardzo słuchajcie skomplikowany, ponieważ Ukraińcy zdołali skoordynować uderzenie dronów, którymi się zajęła rosyjska obrona przeciwlotnicza i chyba większość strąciła, ale w użyciu brały też udział w zasadzie półzanurzalne łodzie zdalnie sterowane, czyli roboty morskie, oraz było uderzenie jakieś spod wody, o którym na razie mało wiadomo. W każdym razie no, Rosjanie zostali troszeczkę przesaturowani, ponieważ ta obrona portu w Sewastopolu oczywiście była, tak? On był patronowany, były siły przeciwdywersyjne, patrole śmigłowców, okrętów, sonary zanurzalne, tamten port był całkiem solidnie broniony. Natomiast Ukraińcy wysłali dość dużą liczbę środków. No i wiele wskazuje na to, że mimo, że większość tych zdalnie sterowanych łodzi półzanurzalnych została zatopiona, większość dronów strącono, no to Ukraińcy zdołali uzyskać kilka trafień i mimo, że masa ładunków nie była duża, to mówi się, że uszkodzili Makarowa, uszkodzili jeszcze dwa inne okręty. Czyli propagandowo gigantyczny sukces, znowu ośmieszyli flotę czarnomorską. Natomiast no, uszkodzenie Makarowa, jeżeli prawdą jest, że mu coś wybuchło przy burcie w rejonie siłowni, no to znowu okręt będzie wyłączony na miesiąc, dwa. Wiecie, ja się śmieję, że jaka wojna, taki atak na Tarent albo na Aleksandrię, ale trzeba przyznać Ukraińcom, że są pomysłowi, że bardzo dobrze operacje planują, no i w jakim stopniu odnieśli sukces, ponieważ trafili, czy jeden z dronów trafił coś w porcie, prawdopodobnie zbiorniki, które zaczęły się palić, ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że no mówi się, że trzy okręty zostały porażone, w tym Makarow został porażony, tak. No, musimy poczekać na lepsze zdjęcia satelitarne, może będzie na nich widać jakieś przegłębienie okrętu, może ktoś zrobi jakieś zdjęcia i wrzuci w media społecznościowe, zobaczymy. Natomiast pamiętajcie, że paradoksalnie to nie jest nic nowego. Słuchajcie, już w czasie II wojny światowej stosowano motorówki, z których w ostatniej chwili po zablokowaniu sterów wyskakiwał na takim tratwę ratunkową wyrzucaną sternik, no i motorówka trafiała w okręt, miała trafić w okręt. No to w tym cerowali Japończycy, no ale to był samobój. Natomiast dość duże sukcesy odnosiły włoskie motorówki. Potem stosowano to masowo po II wojnie światowej, tamilskie tygrysy takie rzeczy stosowały, inne różne organizacje, no i oczywiście samobuje w rodzaju ataku na USS Cole z Al-Kaidy i parę innych. Różnica jest taka, że jak ta łódź jest zdalnie sterowana przez satelitę, no to może paść Wam na prowadzenie i dużo trudniejsze jest sterowanie taką łodzią. Natomiast no, ona ma niższą skuteczną powierzchnię odbicia i no, nie musimy się martwić o ewakuację sternika. No, albo się nie przejmujemy, albo nie musimy sobie szukać gościa, który chce zwalnąć samobuja, tak, w ataku na okręt. Więc są plusy, są minusy tego rozwiązania. Wiadomo, że te łodzie zanurzalne, one ukraińskie, one są ukraińsko-amerykańskiej produkcji, powiedzmy, niby chałupnicze, a tak naprawdę całkiem przemyślane. No i one są sterowane satelitarnie, tak? Przez terminal satelitarny, więc ten łączność jest taka dość skryta. Natomiast no, jest dość dużo filmów z ataku na ten port, jak Rosjanie wykryli te łodzie, strzelali do nich ze śmigłowców, strzelali z okrętów, obrona przeciwdywersyjna zaczęła je niszczyć, jest trochę filmów, jak te łodzie po prostu wybuchają w trakcie ataku na cel. I finalnie prawdopodobnie, no czy finalnie Ukraińcy upublicznili filmy, jak w zasadzie dwie z nich wpłynęły na Redę i z jednej się obraz urywa przy burcie fregaty, chyba prawdopodobnie Makarowa, więc nie wiadomo, czy zadziałał zapalnik, czy ona została zniszczona, albo nie zadziałał zapalnik. No i druga, jak krąży sobie gdzieś tam po Redzie i też celuje w jeden z okrętów, więc no, a nieoficjalnie mówi się o trzech porażonych. Niemniej ten atak jest dużym sukcesem ukraińskim, więc warto o nim wspomnieć. Kolejne sprawy.
Widać wyraźnie, że Rosjanie szorują brzuchem po ziemi, jeżeli chodzi o zapas pocisków samosterujących, ponieważ nie udało im się plan wyłączenia ukraińskiej energetyki, ciepłownictwa. Okazuje się, że skuteczność dronów irańskich drastycznie spadła, ponieważ raz, że wkurzyli Izraelczyków, a Izraelczycy coś musieli przekazać Ukraińcom, co skokowo poprawiło zdolność obrony przeciwlotniczej. Dwa, że starsi bracia w wierze walnęli w jakąś fabrykę w Syrii, która robiła te drony, coś tam spadło. A trzy, że Ukraińcy też przeorganizowali obronę przeciwlotniczą, no i zaczęli strzelać z Gepardu, z innych, z działek samobieżnych, z przeciwlotniczych. Więc no, ogarnęli to na tyle, że Rosjanie, ewidentnie ta kampania rakietowa rosyjska nakierunkowana na zmuszenie Ukrainy do stołu rokowań, nie wypaliła. Co jest pozytywną rzeczą. Z innej rzeczy, Ukraińcy odstrzelili szefa sztabu Wagnerowców, cieszy. W chersońskim TikTok Brigade kadyrowców znowu idioci wrzucili filmik do sieci, jak na terenie jakiejś szkoły zrobili sobie koszary. Efekt był taki, że mniej więcej paręnaście minut po umieszczeniu tego filmiku w sieci szkoła oberwała nie jednym, a całym pakietem HIMARS-ów, tam chyba 12 sztuk rakiet trafiło w tą szkołę, no i tam 80 paru kadyrowców poleciało sobie tam do chórysp. Więc to kolejny przykład na to, że tak po prostu kończy się rzucanie filmików z pola walki z sieci. I znowu Rosjanie się trochę ogarnęli, Ukraińcy są bardzo ogarnięci w tych kwestiach i oni w zasadzie do sieci wrzucają to, co chcą rzucić. Tak? Oni, nawet u nich już żołnierze sami siebie pilnują i rzadko coś się pojawia takiego, co pozwala na łatwą identyfikację, skąd jest ten film. Jeżeli coś rzucają Ukraińcy w tej chwili, to zwykle jest to materiał już historyczny, powiedzmy, czyli sprzed kilku dni. Czyli okej, okay, zdroworozsądkowo. Natomiast no, kadyrowcy dalej, wiecie, parcie na szkło mają takie, że po prostu kompletnie nie zwracają uwagi na tego typu rzeczy, no i za to płacą bardzo dobrze. Więc ta sprawa jest warta omówienia. Kolejna sprawa. Dalej trafia na Ukrainę szereg, właściwie strumień dostaw Zachodu, który pozwala Ukraińcom i walczyć, i uzupełniać straty, i formować nowe jednostki. Czytajcie między wierszami, ale wydaje się, że my jako Polacy dostarczyliśmy Ukraińcom więcej niż się wydawało. No i bardzo dobrze, bo broń, którą przekazaliśmy Ukraińcom, to jest z niej robiony dobry użytek. Inne kraje też dostarczają sprzęt. Natomiast to, co najważniejsze, czyli dostarczenie nowych środków ogniowych dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, też w końcu ruszyło. No i pojawiają się cały czas ploty o tym, że ma być jakieś wzmocnienie sił powietrznych Ukrainy, ale to są, wiecie, uwierzę jak dopiero jak zobaczę, tak? Ale no cały czas są jakieś takie uparte plotki, że jakieś tam dodatkowe samoloty mają dostać. Zobaczymy. I to, słuchajcie, w zasadzie i to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście, że subskrybujecie, lajkujecie, wspieracie kanał. Dziękuję, że bardzo, bardzo chętnie kupujecie książkę Spokojnie o wojnie. Naprawdę bardzo wam za to dziękuję. No i oczywiście wielkie, ogromne podziękowania dla moich patronów, którzy mnie wspierają w kanale w Patronite, tutaj w tle plansza. No i zapraszam do śledzenia kanału. Najbliższy odcinek pojawi się prawdopodobnie w środę albo w czwartek. Jeszcze zobaczymy. W czwartek na pewno będzie tygodniówka. Może jeszcze w środę uda mi się zmontować jeden fajny, merytoryczny odcinek, ale to zobaczymy. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo, że jesteście. Cześć.